Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj dotkniemy tematu morsowania, saunowania, ewentualnie na koniec, jak czas pozwoli, to bani. Ale głównie skupię się na morsowaniu i saunowaniu. Czyli dwóch przyjemnościach dla ciała i dla ducha, w zasadzie bardzo podobnych, jeżeli chodzi o efekt, jaki mają zaserwować nam, no ale jednak mocno różniące się od siebie. No mocno, tak, mocno. We wszystkim tak naprawdę. Oprócz wspólnego mianownika, tak jak powiedziałem, bardziej dla ciała, trochę mniej dla ducha, bo jednak to też się różni, no to cała reszta to już są dwa różne tematy. I tak na przykład zaczniemy od morsowania. Dlaczego w ogóle mówię o tym wam? Powiem wam, że ja jestem wieloletnim człowiekiem, który wiele lat temu już morsowałem. Tak samo jeżeli chodzi o saunę, mam doświadczenie, także jestem, myślę, jednak delikatnie upoważniony do tego, żeby powiedzieć cztery słowa na ten temat. Jeżeli chodzi o morsowanie, no to wiecie oczywiście i mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakimś określonym okienkiem, kiedy w ogóle może się zadziać, tak prawdę powiedziawszy, ta czynność, chociaż sądząc po temperaturze Bałtyku i w okresie, w porze letniej, to też można powiedzieć, że nawet letnicy w lato w Bałtyku morsują, bo wykręca kości. No ale już nie czepiajmy się tej temperatury, mamy to, co mamy. Takie stricte morsowanie, to ja bym powiedział, jednak okres zimowy, tak? Zimowy, dosłownie, kiedy na dworze jest temperatura, no już nie wspomnę o minusowych mocno temperaturach, bo w tej chwili ciężko jest takowe uzyskać, bo klimat mocno się zmienia, ale niewiele w plusie, no to już jest coś w stosunku do tego, jaka jest temperatura wody. Jeżeli chodzi o wodę przy zamarzniętym akwenie, no to powiem wam taką ciekawostkę, co nie jest żadną tajemnicą, że jeżeli rozetniemy lód, czy go rozbijemy i wejdziemy do wody, no to ta woda zawsze ma około 1 stopnia. Dlaczego? No dlatego, że zamarza przy 0 stopni. No i wiadomo, że jeżeli jest ciałem płynnym, no to ma już jakąkolwiek, ale temperaturę dodatnia. Zazwyczaj, tak jak powiedziałem, jest to 1 stopień, 2 stopnie, powiedzmy, no w jakichś okolicznościach przy bardziej ciepłych warunkach. Ale i teraz tak, jeżeli woda ma 1 stopień, zakładamy, że ona ma 1 stopień, no może mieć 5, ale załóżmy, że ma 1 stopień, a ciało nasze ma 36,6, no to wchodząc do wody, no serwujemy swojemu ciału taką różnicę temperatur, powierzchowną oczywiście, ale jednak dla całego ciała, no w zakresie takim, jakim się zanurzymy, że próbujemy schłodzić to swoje ciało albo atakujemy je mocno zimnym otoczeniem na jakiś tam określony niewielki okres czasu. Jeżeli chodzi o morsowanie, to co mogę powiedzieć, podstawą absolutną, bezwzględną przy morsowaniu jest rozgrzewka. Jeżeli ktoś tego nie stosuje, dobrze, ja wiem, że można tego nie stosować, wiem, że mogą być ludzie zaprawieni już w tym całym boju pod tytułem morsowania i mają już tak organizm przygotowany, że mogą sobie pozwolić na to, że się rozbierają i wchodzą do tej wody. Ja uważam, że elementarzem jest jednak rozgrzewka. Nie ma co cwaniakować, nie ma co się popisywać. Rozgrzewka, czyli jakieś wykonanie iluś sekwencji ćwiczeń albo nawet przebieżka jakaś krótka. Nasze ciało ma się w jakimś tam sensie, w cudzysłowie, zagotować, czyli nawet może pojawić się na nim, powiedzmy, pot, czyli tak podnosimy temperaturę ciała do takiego stopnia, żebyśmy czuli, no nie tyle zmęczenie, co wyraźne, no podniesienie takiej temperatury, mówię delikatnie, przy samym ciele. I to samopoczucie po tej rozgrzewce i to rozgrzane ciało, jak my się szybciutko i sprawnie rozbierzemy, to też jest absolutny klucz do tego, żeby przejść z tego stanu rozgrzewkowego, czyli jakkolwiek byśmy nie robili tej rozgrzewki, do wejścia do wody, to musi być w miarę sprawnie zrobione. Nie może być tak, że my robimy fajną rozgrzewkę, ładnie się rozgrzaliśmy, po czym rozbieramy się, robimy jakąś ceremonię rozbiórkową, że na dworze, jeszcze będąc na dworze, my zdążymy się wychłodzić do tego stopnia, że jest tam dosłownie, o, telepiemy się cali, bo byliśmy gorący po rozgrzewce, a teraz ojoj, jak mi jest zimno i wchodzę i cały drze. Kompletnie nie tędy droga. Rozgrzewamy się, błyskawiczna rozbiórka i jak najszybciej wchodzimy płynnie, spokojnie do wody.
nie bać się morsowania, już od razu Wam mówię, absolutnie nie bać się, to są tylko i wyłącznie pozory, że tam coś tam się wydarzy, nie wiadomo jakiego i tam nie wiadomo jaka temperatura. Nie, jak ktoś raz już wchodzi do wody, zamorsuje, to myślę, że na tyle mu się to w jakimś sensie spodoba, że kiedyś spróbuje drugiego razu. Już nie mówię, że będzie na 100% próbował, bo to nie jest pewne, ale podejrzenie moje, że spróbuję drugi raz jest dosyć duże. Jeżeli chodzi o morsowanie, bo cały czas na razie skupiam się na morsowaniu, no to wiadomo, że w zasadzie dotyczy i morsowania, i saunowania. Względy zdrowotne są bardzo ważne, czyli ja nie mówię tutaj o jakichś schorzeniach, które wykluczają jakby nam ten szok termiczny, no bo tu mamy do czynienia ze szokiem termicznym, czyli jeżeli nie mamy żadnych przeciwwskazań, ja osobiście polecam spróbować wszystkiego w tym zakresie, czyli morsowanie, ewentualnie saunowanie, polecam. Uważam osobiście, że w cyklu powtarzalnym, ale musi być to cykl powtarzalny, bo jeżeli my raz zamorsujemy dla zrobienia sobie zdjęcia na Instagrama, bądź na Facebooka, czy gdziekolwiek indziej, no to moi drodzy, no nie oszukujmy się, nic absolutnie nam to nie da. Kompletnie nic, zero, żebyśmy się rozumieli. Z-E-R-O. Jednokrotne, jednorazowe morsowanie, czy nawet dwukrotne, to nie róbcie śmiechu. Żeby uzyskać jakąś odporność na zimno zewnętrzne, jakie nasze ciało nauczy się, zakoduje tejże odporności, musimy robić to w sposób regularny. Na przykład, ja daję tylko taki przykład, raz w tygodniu. To już jest, uważam, w zupełności regularność do tego, żeby uzyskać jakiś efekt. Czy to daje efekty? I o morsowaniu mówię teraz, i o saunowaniu. Według mnie, bez najmniejszej wątpliwości, uważam, zakładając, że oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, no bo nie o to chodzi, żeby chora osoba weszła, zamorsowała i pogorszył się jej stan zdrowia i powiedzieć, ludzie, efektów żadnych nie ma, bo byłem chory, a jestem umierający, no to jest logiczne, nie? Ale zakładamy, że ktoś jest zdrowy, nie mam wątpliwości, że obie te czynności podnoszą nam naszą wewnętrzną odporność. Co to znaczy? To nie znaczy, że my nie zachorujemy nigdy i nie będziemy mieli kaszlu, ale jeżeli ten kaszel czy nasza choroba była w jakiś sposób przed tym uzyskaniem odporności w jakimś tam stopniu agresywności, to nie mam wątpliwości co do tego, że ta agresywność będzie zmniejszona. Czyli może będziemy chorzy, ale bardziej delikatnie, może będziemy chorzy na tyle, że nie będziemy musieli leżeć w łóżku, a będziemy w miarę czynni, a może w ogóle nie będziemy chorzy, albo ta choroba tak otrze się leciutko koło nas. Na pewno jest to, że to pomaga w łatwiejszym przejściu ewentualnej choroby, jaką się nabawimy. Nie mówię też oczywiście o jakichś chorobach zaawansowanych, na które nie ma już takiej odporności jak morsowanie, na które nam to pomoże, tak, bo są choroby bardzo poważne, które możemy morsować całe życie, czy tam saunować, czy robić sobie jakieś ćwiczenie, chodzić na siłownię i ludzie też chorują i również umierają, ale nie mówimy o takich w ogóle przypadkach, mówimy o takiej powierzchownej wytrzymałości, która bez wątpienia jesteśmy w stanie jej nabyć przy procesie morsowania, ewentualnie saunowania. Wiadomo, że proces morsowania to jest sprawa, którą fundujemy sobie w zasadzie, no, kiedy chcemy, w jakimś sensie też gdzie chcemy, no bo nie wejdziemy do rwącej rzeki, musi to być jakiś akwen stojący według mnie, najlepiej jakieś jezioro, stawek. Z płynnym zejściem do wody, bezpiecznym, żeby nie było czegoś takiego, że jest po prostu przepaść, wchodzimy. No raczej takich rzeczy nie polecam. Raczej polecam akweny, gdzie jest, wchodzimy do tej wody i jest to stopniowe wejście do wody, a nie, żeby musimy wskoczyć jak spławik i w tej wodzie tam, no bo to nie ma z tego jakiejś tam, powiedzmy, przyjemności, tym bardziej dla ludzi, którzy rozpoczynają ten proces albo chcą rozpocząć proces z morsowaniem. Ogólnie rzecz biorąc, polecam każdemu chociaż jeden raz w życiu spróbować i tak jak powiedziałem, kluczem, bezwzględnym kluczem jest rozgrzewka. Jeżeli ktoś Wam mówi na zasadzie, chodź, szybko, szybciutko się rozpieraj, wchodź do wody, będzie Ci fajnie i tak dalej, nie róbcie tego. Moi drodzy, ja pierwsze moje morsowanie w życiu wiele, wiele lat temu miałem właśnie na takiej zasadzie, że ktoś tak poczę, dawaj, szybko. Nie ukrywam, że pomimo, że byłem wysportowany człowiekiem, życzę Wam wszystkiego dobrego, nie chodziło o w ogóle o ten element jakby przygotowania, to było złe podejście, najzwyczajniej złe podejście, bo wszedłem do tej wody, było bardzo zimno, nieprzyjemnie mi było od razu, ja się nie zniechęciłem wprawdzie, ale było to głupkowate, że tak powiem, podejście ludzi, którzy już morsowali i chcieli mi w ten sposób wprowadzić to. Nie róbcie tego, nie powielajcie tego błędu, za każdym razem rozgrzejcie się solidnie, tak jak powiedziałem, albo jakiś zestaw ćwiczeń takich w miejscu, które sobie będziemy robili własnym na własnym ciele, albo zrobimy przebieżkę sobie, nie wiem, wokół tego stawku, czy jakiś tam kilometr w jedną, kilometr w drugą, 500 metrów szybsze, jakieś parę takich rytmów biegowych. Nie ma
znaczenia, jaka rozgrzewka. Najważniejsze, żeby istotnie się rozgrzać, doprowadzić, powtarzam, do takiego stanu ciała, że czujemy się nawet już tacy, czy wręcz spoceni, czy no tak jak powiedziałem, no dobrze rozgrzani wewnętrznie, tak? I wtedy szybka rozbiórka i stopniowe wejście do wody. Zawsze trudno jest zanurzyć dłonie, dlatego że na dłoniach mamy bardzo dużo tkanki jako takiej mięśniowej, tkanki tłuszczowej i wiadomo, że te dłonie to jest tylko kość, no naciągnięta na niej skóra, no to te poczucie zimna zanurzając dłonie jest jakby wzmożone. No są ludzie, co zanurzają i czują się komfortowo. Ja wolę na akonto niezanurzonych dłoni, ja osobiście wolę dłużej posiedzieć w tej wodzie, tak? Ile czasu siedzieć w wodzie? Już Wam odpowiadam. Nigdy nie dawajcie się namówić nigdy w życiu na to, że tam jest jakiś określony czas. Nie ma określonego czasu na to, ile my mamy siedzieć w tej wodzie. Ma być nam na tyle komfortowo, że my wychodzimy, jest nam zimno, oczywiste, że będzie nam zimno, no bo w tejże wodzie, no to nie jest woda podgrzewana, czyli będzie jakiś tam chłód, jest zimno, ale musimy czuć taki już dyskomfort w przebywaniu w tej wodzie. Nie drgawki, które w tej wodzie się nabierzemy, to już jest za późno, moi drodzy. To już jest stan wstępnie przechodzący w hipotermię. Takie początkowe drgawki ciała, no to już jest za późno na wyjście. To ma być zimno, ale nie zimno na zasadzie, że nas już całych telepie. Nie. Posiedźcie, ja nie wiem, za pierwszym razem to jak nawet wejdziecie, posiedzicie 30 sekund w tej wodzie, to w zupełności wystarczy, tak? Jak posiedzicie później, w późniejszej fazie minutę, dwie, trzy, też będzie dobrze. Oczywiście, że można siedzieć minut ileś tam, nawet bardzo dużo, powiem Wam, no słuchajcie, robiłem sobie jakieś sam wewnętrzne rekordy, to tam kiedyś posiedziałem 20 minut, to wprost Wam powiem, to jest totalna głupota. No kompletna, totalna, stuprocentowa głupota. Wyszedłem, byłem już bardzo mocno wyziębiony, naprawdę źle się czułem, już byłem po granicy takich zawrotów głowy, no to było już fatalny moment na wyjście. Dużo wcześniej powinienem to zrobić, sam sobie chciałem coś udowodnić. Głupota, nie róbcie, nie powielajcie, bez sensu. Wejście, tak jak powiedziałem, 3, 2, 5 minut, w zupełności rozsądnie, nic się Wam nie stanie po 5 minutach, nie wejdziecie w jakiś stan taki, uważam, nie powinniście bynajmniej, pod warunkiem, tak jak powiedziałem, że się dobrze do tego przygotujecie, czyli że mówimy o tej, ogólnie o tej rozgrzewce, ale nie patrzcie na zegarek, dobre samopoczucie, wychodzicie. Co jest plusem morsowania? Plusem jest to, że robimy to, kiedy chcemy tak naprawdę, bo czy my pójdziemy nawet w nocy na jakiś akwen z kimś, no czy pójdziemy za dnia, no akweny zazwyczaj są pootwierane, bezpłatne, no to po prostu zamorsować możemy w każdych warunkach, ale w warunkach zimowych, czyli okienko do morsowania jest, powiedzmy, jednak, co by nie mówić, zamknięte, od do, tak? I teraz, a propos w ogóle jeszcze dwóch słów morsowania, zawsze polecam bezwzględnie morsować z kimś, znaczy nawet nie tyle, żeby ktoś zamorsował z nami, ale żeby był ktoś razem z nami obecny. Różne rzeczy się zdarzają, słuchajcie, człowiek może zasłabnąć, no przeróżne historie w wodzie, zimna woda, wejście do wody, jeszcze jak mamy do czynienia z jakąś krą, gdzie tą krę wycinamy, zawsze jest jakieś niebezpieczeństwo, że coś się może przypadkowo wydarzyć, także nie polecam wyjść samotnych na morsowanie, jest to jednak, wypada to w jakiejś grupie, czy co najmniej dwie osoby. Teraz przechodząc płynnie do saunowania. Podobny rodzaj, że tak powiem, przyjemności dla ciała, podobny, ale jednak mocno się różniący, bo w saunie, ja teraz powiem Wam więcej, będę się skupił na tym, co ja lubię. Ja lubię osobiście saunę fińską, czyli jest to sauna sucha, gdzie jest piec, który się nagrzewa do temperatury około 90-95-100 stopni. Zależy. Są sauny oczywiście fińskie, które mają niższą temperaturę, ja ich nie preferuję. Zazwyczaj sauny fińskie, takie standardowe, to jest temperatura w okolice 95 stopni plus minus 5 stopni. O, dosłownie teraz Wam dobrze to wytłumaczyłem. I teraz a propos w ogóle sauny, to tak, po pierwsze, są minusy takie, że sauna w ogóle, no to co by nie mówić, jest to coś płatnego, czyli przyjemność płatna, no bo nikt nie wpuści nas do sauny, gdzie zainwestuje duże pieniądze w prąd do pieca, żebyśmy sobie tak po prostu korzystali darmowo, tak, bo tam muszą być prysznice, natryski, jakieś szatnie do przebrania się, wiadomo, jest to cała logistyka, czyli to już jest sam pierwszy, taka różnica pierwsza między morsowaniem a saunowaniem, sauna bezwzględnie zawsze będzie płatna. Są to kwoty różne,
różne kwoty, w zależności od po pierwsze na ile czasu wejdziemy do sauny, jak mocno jest, że tak powiem, zaawansowana kultura w tej saunie, ale powiedzmy, że taki seans dwugodzinny to powinna być kwota na dzień dzisiejszy, ja tylko daję na dzień dzisiejszy przykładową kwotę od 30 do 50 zł. Dwie godziny sauny, bo ja tyle przeznaczam na cały proces saunowania. Dlaczego? Już Wam odpowiadam. Ja na saunie zawsze robię 3 wejścia do sauny i uważam, że to jest prawidłowo, tak powinno się robić. Jeżeli ktoś ma ochotę 4, no to wchodzi 4 oczywiście. Nikomu też nie zabronię wchodzić 2 razy, ale uważam, żeby sauna miała sens, to musi być seans. To nie jest tak, że wpadamy do sauny, robi nam się gorąco, wypadamy jak oszołomy. Nie. Sauna to cisza, sauna to spokój, sauna to odpoczynek, sauna to wyluzowanie się. No jest cały proces saunowy, który jakby wszystko łącznie daje nam taki komplet, który powinien dać nam takie no, dobre samopoczucie. Tak? Nie tylko samo wejście do sauny i tu się skupiamy na tym, że weszliśmy, zadaliśmy swojemu ciału wysoką temperaturę, tylko to jest połączone łącznie z tym okresem wypoczynku, łącznie. Ten cykl, ja mówię, jest całej pętli, nie? I teraz tak, apogeum, ja uważam, takiego sensu, to są 3 wejścia, ja uważam, że dla wytrawnego saunowicza 3 wejścia po 15 minut. Ta sama historia i ta sama zasada dotyczy co morsowania. Nigdy nie skupiamy się na jakichś cyfrach tych, co ja nawet teraz mówię. Zawsze wchodzimy na tyle, na ile pozwala nam nasz organizm. Sauna, wiadomo, wiąże się z wysoką temperaturą wewnętrzną tego pomieszczenia saunowego. Wiadomo, że niektórzy wytrzymają 5 minut, 6, 7, nieważne są minuty. Ważne, żebyście się dobrze czuli, mieli swobodny oddech, było Wam gorąco, ale na pograniczu takiego zdrowego rozsądku. Wtedy wychodzicie. Im częściej będziecie chodzić do sauny, tym bardziej zwiększać się będzie Wasza odporność na saunę. I uważam, że jeżeli dojdziecie do momentu, kiedy w saunie będziecie siedzieć 15 minut, jest to w zupełności wystarczające, żeby uznać, że jesteście już no, takimi sauniarzami naprawdę, że można to w dobry sposób celebrować. Ja wchodzę 3 wejścia po 15 minut. Nie jest przypadkiem, że w tych saunach te klepsydry, które są zamontowane, czasomierze takie, które przekręcamy i tam z klepsydry leci piasek, one zazwyczaj są ustawione na 15 minut. Wiadomo, że klepsydra to nie jest jakaś dokładna materia i tam ten czas no może być na przykład, zazwyczaj spotkałem się z klepsydrami, które mają powyżej 15 minut, czyli w okolicach 16 na przykład, ale to już nie ma znaczenia. Ja wchodzę, przekręcam klepsydrę, czekam do końca klepsydry, chyba że coś naprawdę jest dzień, że ja się źle czuję, no to wychodzę wcześniej po 11, 12, 13 minutach, ale zazwyczaj mówię, jestem do końca klepsydry. Każdy uważa na tyle, ile mówię i na ile, jak jest początkującym saunowiczem, wiadomo, że tyle nie wytrzyma, to wytrzyma na przykład, nie wiem, 5 minut. Albo jak jest dobrze uodporniony na gorąco, to może od razu wytrzymać 15, nic nie stoi na przeszkodzie. I uważam, że powinno się zrobić 3 cykle, wejście, wyjście. Dobrej jakości sauny według mnie to mają między innymi w tym cyklu schładzania się basen do schłodzenia, czyli jest to jakiś wyodrębniony no, basenik dosłownie, gdzie mamy do czynienia z w miarę zimną wodą, tak? To nie jest wiadomo taka, jak mamy do czynienia przy morsowaniu, że ona ma jeden stopień, ale ona ma raptem ileś tam kilka stopni, tak? To i tak jest duża różnica pomiędzy naszą temperaturą ciała 36, wchodzimy do sauny, mamy na przykład 95, czyli zobaczcie, różnica, że przebywamy w atmosferze takiej gorąca, gdzie różni nam się grubo, no bo liczmy 40, tutaj grubo ponad 50, ponad 55 stopni jest różnicy, tak? Jeżeli my poddamy swoje ciało takim, no, torturą, nie, żeby nie powiedzieć złego słowa, tej atmosferze gorąca, no to nasze ciało nam się stosunkowo rozgrzewa. Pocimy się, no bo jest regulacja temperatury, wiadomo, że w saunie będziemy się pocić. I zaraz powiem, a propos dojdę do basenu. Jeżeli chodzi o kulturę sauny, ja lubię obserwować w saunach, w różnych miejscach, jak człowiek przebywa, no jaka jest kultura sauny. Kultura sauny mam na myśli tak, jak ludzie się zachowują, jak wchodzą ubrani, czyli czy wchodzą ubrani, czy wchodzą nieubrani, czy rozmawiają w tej saunie i tak dalej, i tak dalej. Według mnie elementarz, podstawa, nieważne, że my przychodzimy z kolegą, z koleżanką, że nam się chce rozmawiać, w saunie obowiązuje jednak
cisza. Bo nasi biesiadnicy saunowi wcale niekoniecznie chcą, mają ochotę na rozmowę, no chyba, że przychodzimy w swoim gronie, wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. Wiadomo, że można wtedy sobie pozwolić na więcej. Ale ja mówię o publicznych saunach, gdzie siedzi dużo ludzi, gdzie musimy się delektować tym wszystkim ogólnie. Wcale nie jest konieczne, że jak siedzi 5 osób, to może jedna osoba chce korzystać w pełni, stuprocentowo z tej pełnej kultury sauny, czyli wchodzi, chce ciszy, wychodzi, też chce ciszy. Musicie to uszanować. Że wy wchodzicie jako 4 osoby, które chcą sobie pogadać, to nie jest na to miejsce. Pomimo, że reprezentujecie przewagę liczebną, ja uważam, to mimo wszystko nie jest na to miejsce. Bo ten człowiek ma rację, siedząc w ciszy, w skupieniu, w spokoju. I tak, taką kulturę trzeba mu zapewnić. To jest najwyższa kultura sauny. Oczywiście, jeżeli chodzi o ubiór, nie używamy żadnego odzienia wierzchniego. Żadnego. Wszelkie kąpielówki, stroje kąpielowe, jakieś kuźwa narzuty, nie wiem o co chodzi. To jest niedopuszczalne. Z czego to wynika? Samo to, że to jest sauna, to ciało nasze ma odetchnąć w tej saunie. No to jest podobnie, ktoś mówi, a co ci przeszkadza co ci przeszkadzają moje kąpielówki? No to ktoś inny powie, a co ci przeszkadza, że ja w kurtce siedzę? No co ci przeszkadza? No zajebiście. Albo ktoś przyjdzie w kożuchu, usiądzie. No co drugiemu przeszkadza? W sumie tak czysto teoretycznie powiedział, no w sumie nic. No mogę w butach, w walonkach, w jakichś tego, rozumiecie? Musimy dostosować się. To jest tak samo, jakbyśmy przyszli na elegancki bal, albo do teatru, albo do filharmonii, w krótkich spodenkach, w adidasach i w koszulce taką na ramionach. No, z jednej strony, no co mi przeszkadza? Ja nie przyszedłem tak ubrany, no ale pomyślcie, tak? Są jakieś zasady i do tych zasad trzeba się dostosować. Sauna to jest nagość. Nagość, dlatego że ciało nasze musi nam w pełni odetchnąć, a nie być pospinane jakimiś tekstyliami. To jest dlatego nagość ogólna, że właśnie jeżeli ludzie dochowują tej kultury sauny, no to na tej saunie czują się dobrze wszyscy. Powiedzmy, że ja byłem skrępowany, no dobrze, rozebrałem się, mam przepasany ręczniczek, bo tu mówimy o tego typu historii, ale czuję się wśród swoich tak samo. Wszyscy są przy mnie rozebrani, wszyscy są opasani ręcznikiem bądź jakimś, nie wiem, no czymś takim, co zasłaniam części intymne, ale jesteśmy wszyscy w jednej atmosferze na podobnych zasadach, a nie, że jeden siedzi w kufajce, drugi siedzi w czapce, czy no czapka to tam jeszcze, te czapki saunowe, to nie o tym mówię, ale rozumiecie, o co chodzi. Musi być zachowana kultura sauny, czyli brak odzieży wierzchniej. Tak jak powiedziałem, cisza w saunie, spokój, koncentracja, wyciszmy się w tym. Cały ten proces saunowy, ja uważam nawet, to jest, w tym szaleństwie jest metoda, że my idziemy nie tylko po tą temperaturę, jaka w saunie jest, jaka jest nam zadawana dla naszego ciała, tylko po ten spokój. Idziemy po to, żeby się zrelaksować, a nie po to, żebyśmy robili jakieś tam targowisko albo pijanie piwa, tak? W saunie, bo fajnie, ktoś zaczyna zagadywać, jest wiadomo, kto ile nie wypił, bo ja wiem też, jak się ludzie zachowują na saunach, także tutaj nie trzeba mnie uświadamiać w tym, że są sauny, że jest po prostu przychodzi, no wprost powiem, bydło, no po imieniu to nazwę, a na saunach byłem wielu i to nie tylko w Polsce, tylko w innych miejscach na świecie, także wiem, jak to funkcjonuje. I tak jak powiedziałem, wszędzie kultura sauny wymaga jednak ciszy i to jest ten priorytet, to jest ten konstans. A to, co się wyłamuje od tej ciszy, no to no mówię, no musicie wyczuć sytuację, czy możecie sobie na to pozwolić, czy w ogóle jakakolwiek rozmowa. Jeszcze powiedziałbym szeptem, to tam palika, ale jakie zdarcie ryja i popisywanie się w saunie, co to ja nie mam, a ile to ja nie wypiłem, no to jest już wstępny dramat. Teraz, jeżeli chodzi o wejście, tak jak powiedziałem, nago, bez, broń Boże, no nie Boże, to wykasowujemy to, broń Boże, absolutnie nie w klapkach, po prostu wchodzimy, mamy ręcznik pod pupę, podkładamy ręcznik, jesteśmy odziani. Ogólnie rzecz biorąc, bezwzględnie musimy mieć ręcznik, żeby na tymże ręczniku co najmniej usiąść na tych deskach, że jesteśmy odizolowani od swojego ciała. Jeżeli chodzi o wyjście z tej sauny, to ja uważam, że takie są zwyczaje, ale to nawet nie chodzi o zwyczaje, tylko taki jest ten rytuał cały, że tuż po wyjściu należy się schłodzić. Już słyszałem takie teorie, że tam się ktoś nie schładza, idzie od razu na leżak, cały w tym no, spocony, czy jakkolwiek nie nazwać, bo on się powoli, jemu się pory zamykają. No dla mnie chore teorie, w ogóle nieuzasadnione. Dla mnie sens sauny to jest właśnie takie, żeby zadać ciału naszemu własnemu ten szok termiczny. A zadamy go tylko w sposób następujący, że wyjdziemy, no po to są te baseny, po to są jakieś wiaderka tam do schładzania, po to są prysznice z zimną wodą, nie przez przypadek. To jest właśnie po to, że jak wychodzimy z sauny, z tego gorąca, idziemy od razu w kierunku tychże, no
zorganizowanych dla nas miejsc, gdzie możemy się schłodzić. I mówię, ja wymieniłem celowo te kilka. Są też groty jakieś tam lodowe, możemy wyjść na zewnątrz, gdzie jest śnieg, no przecież są wyjścia na zewnątrz sauny. Możemy się w śniegu nawet poturlać. Też są takie, jak śnieg jest napadany na zewnątrz, no to nie mamy z tym żadnego problemu. Także w jakikolwiek sposób trzeba się po prostu schłodzić. Są kostkarki lodu, że leci lód skruszony i tym, że lodem możemy się gdzieś tam powoli swoje ciało w miejscach jakichś strategicznych schłodzić. Ogólnie rzecz biorąc, wspólny mianownik jest taki, że z sauny wychodzimy, schładzamy się. Ja bym powiedział, że wyjście z sauny, nie schładzanie się, tylko pozostawienie swojego ciała w naturalny sposób do schłodzenia, to nie jest... ja uważam, że to nie jest kompletna sauna. Zawsze, tak jak powtarzam, wciskam to słowo, że jeżeli komuś nie służy schładzanie takie w zimnej wodzie, bo się później źle czuje, no to nie, no to rzecz jasna, to tego nie robi. Ale jeżeli ktoś nie ma żadnych przeciwwskazań i tak dla własnej fanaberii, to uważam, że to nie jest dobre, że powinniśmy schłodzić w trybie natychmiastowym i jak najbardziej, że tak powiem, zadać swojemu ciału tąże temperaturę niższą. No bo tak jak powiedziałem, mamy 36,6 naszej temperatury, 95 mamy saunę, powiedzmy, że 10 mamy wodę. Ja tylko daję taki przykład, tak, którą się polejemy. I teraz tak, po tym okresie schłodzenia, kiedy już mamy schłodzenie, bezwzględnie do sauny musimy, ale to bezwzględnie, to jest najważniejszy priorytet wyjściowy do sauny, posiadać butelkę wody. Nie buteleczkę półlitrową, bo to jest nic. Do sauny idziemy co najmniej, mamy litr, półtorej litra wody. Ale to jest takie minimum, uważam, co przy wyjściu do sauny powinno się mieć ze sobą. Pijemy, pijemy, jeszcze raz pijemy. Dlatego, że pocąc się, wydalamy z siebie wodę z własnego organizmu. Organizm natychmiast domaga się, żeby tą wodę uzupełnić. To jest logiczne. Musimy pić, tak? Czyli pijemy. Jeżeli jesteśmy schłodzeni, przechodzimy na strefę relaksu. Najlepiej polecam położyć się na leżaku. Jeżeli chodzi o w ogóle to celebrowanie sauny, jak to robić? Bezwzględnie ja nie rozumiem i można się, mówię, można ze mną polemizować, walczyć. Ja naprawdę na saunie, może nie powiem zęby zjadłem, bo mam wszystkie swoje własne, ale takie jest powiedzenie i mógłbym powiedzieć, że jestem wytrawnym użytkownikiem sauny. Jeżeli ktoś wskakuje do sauny na takiej zasadzie, tak, wskoczy, 3 minuty, wyskakuje, jest mu gorąco. Wyskoczy, pochodzi, minutę, wydaje mu się, że się schłodził, wchodzi do sauny, następne 2 minuty wyszedł. I on w ten sposób zalicza saunę. Oszołomstwo, idiotyzm, nieporozumienie. On męczy się w tej saunie, zadaje katorgę własnemu ciału, uważam, a nie uodparnia swój organizm w sposób logiczny, a nie odpoczywa w tej saunie. To jest męka jakaś dziwna, to są jakieś dziwne metody, to jest w ogóle nie na tym to polega. To wręcz powiem szczerze wam, że jak ludzie siedzą na saunie i wiedzą, o co chodzi i wchodzi taki skoczek, wchodzi, wychodzi, cuduje, pokręci się, to jest abstrakcja, to jest jakieś zjawisko kosmiczne, nie? Także to nie tędy droga, moi drodzy. Nawet jeżeli wchodzicie na saunę i na tejże saunie jesteście w stanie wytrzymać 5 minut, to wychodzicie z tej sauny, połóżcie się, usiądźcie na leżaku, nie wiem, cokolwiek, po schłodzeniu, wypocznijcie, według mnie, lekko 10-15 minut. To nie, że wychodzimy i jest 2 minuty, ja jestem wypoczęty. Nie ma takiej możliwości, żeby ciało nasze uspokoiło się po wejściu do sauny, kiedy uznajemy, że jest nam gorąco, że już nie możemy oddychać, jest nam gorąco. Ile by to nie trwało? 5, 7, 8, 12 minut, ile by to nie trwało, że my wyjdziemy? Złapiemy oddech świeżego powietrza i wydaje nam się w głowie, że my już jesteśmy wypoczęci, bo oddech nam się uregulował. Nie! Nie, nie, nie. Nasze ciało musi całkowicie wrócić do stanu spoczynku, tak jakbyśmy na tej saunie nie byli. Czyli tak jak powiedziałem, schłodzenie drastyczne, później dochodzimy tą temperaturą ciała do naszej temperatury takiej pokojowej, doprowadzamy to schłodzenie, uspokajamy całkowicie puls, rytm serca, wszystko ma się uspokoić i dopiero wtedy można uznać, że my jesteśmy gotowi na kolejne wejście do sauny, ile ono by nie trwało, nie ma tu żadnego znaczenia. Ale odpoczynek, ja uważam, bez wątpienia powinien być 10-15 minutowy. Bez gadania. Jeżeli ktoś robi odpoczynek, tak jak wam powiedziałem, kładę na to nacisk, 2 minuty, 3 minuty, nawet 5 minut, to jest zdecydowanie za mało, żeby skontrować to uderzenie ciepła, jakie zadaliśmy swojemu ciału. Czyli na tych 95 stopniach, jeżeli posiedzieliśmy 5 minut, wychodzimy również na 5 minut, to jest za mało, moi drodzy.
To jest za mało. Dlatego sauna to jest proces. To nie jest wejście, wyjście, wejście, wyjście, jakieś cudowanie 5 razy, 10, ja wchodzę, wychodzę, już się po... To jest szok. To ludzie nie potrafią w ogóle korzystać z sauny. Widać to nieraz, jak się wchodzi na saunę, jak będzie się otwiera sauna nowa i ludzie po prostu przychodzą z partyzanta i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi i tak dalej. Sauna to jest proces. Na saunę trzeba zarezerwować, nawet jeżeli policzycie, tak jak Wam powiedziałem, że ja wchodzę, 15 minut jest jedno moje wejście. Mam 3 wejścia. Przerwa pomiędzy wejściami, ja odpoczywam 15-20 minut. Ja odpoczywam do takiego momentu, kiedy moje ciało już nie dosyć, że jest całkowicie wyschnięte, uspokojone, to wręcz, jak leżę sobie no, nagi, przykryty ręcznikiem, to wręcz zaczyna mi się robić w pewnym momencie tak chłodno, że jakby ten ręcznik już mi nie wystarcza do przykrycia, już mi się zaczyna robić, że już tutaj na tej strefie relaksu jest tak nie do końca się robi taki komfort. Ja w tym momencie wchodzę do sauny, żeby znowu zadać mojemu ciału ten proces mocnego nagrzania, nie? I robię takie 3 wejścia. I jeżeli sobie dodamy te przerwy, no to wyjdzie nam, że tak minimum 1,5 godziny to jest takie w ogóle elementarne minimum, bo tak, musimy wyjść, rozebrać się, przejść do sauny na spokojnie, tak mówię, wejść, wyjść, później z powrotem się, że tak powiem, ubrać, wziąć natryst, to bez 1,5 godziny to nie podchodź do sauny. Ja sobie przeznaczam zazwyczaj na saunę 2 godziny. Jeżeli coś będzie krócej, to ok, jeżeli, no nie przekraczam tych raczej 2 godzin. Czyli jak gdzieś jest sauna, gdzie liczone jest na godziny, to w godzinę na saunę ja uważam osobiście, że nie ma sensu iść. Chyba że ktoś jest niewytrawnym jeszcze saunowiczem, wie, że nie wytrzyma długo, że jego wejście maksymalne to jest 5-7 minut, no to faktycznie to zmieścicie się, tak? No bo wchodzicie na 5 minut czy na 7, wychodzicie, niech nawet odpoczynek wasz będzie 10-15 minut, znowu wchodzicie, no 3 razy 7 macie 21 minut, te odpoczynki jak dodacie, powiedzmy, jesteście w stanie się zmieścić w godzinę, ale jeżeli ktoś już jest wytrawnym saunowiczem, to ja uważam, że bez 1,5 godziny to raczej sauna nie wypali. Tak? To ma być cisza, to ma być spokój, to ma być z wielu stron dopieszczenie samego siebie i uważam osobiście w tej konfrontacji sauna-morsowanie, ja Wam powiem, ja doceniam morsowanie bardzo, bo raz na jakiś czas ja zamorsuję, kiedyś morsowałem częściej, teraz jest to rzadszy proces. Mi bardziej osobiście pasuje sauna, bo tam jednak jest zupełnie inny proces, zachodzi. On jest podobny, bo on dotyczy zmiany temperatury naszego ciała. Ale zobaczcie, podczas morsowania ta temperatura ciała naszego jest zmieniona na 2, 3, 5 minut. Tak? Zadajemy taki cios. Przy regularności bez wątpienia robi robotę. Nie ma o czym gadać. Nie ma o czym gadać. Ona robi robotę. Przy saunowaniu trochę dłużej trwa ten proces. Nagrzewanie dłużej, schładzanie dłużej. Nagrzewanie, schładzanie. Też mamy do czynienia z tym procesem schładzanie i nagrzewanie, tak? To po pierwsze. Po drugie, co jest jeszcze plusem sauny, na saunie ta temperatura powoduje, że my się pocimy, wyrzucamy z siebie toksyny. Nie zrobimy tego podczas morsowania. Tam nie działa taki proces. Czyli jest to dużo lepsze, uważam, dla ciała, ja uważam, jest saunowanie, aniżeli morsowanie, chociaż ja nie ubliżam tutaj kompletnie morsowaniu, bo tam są zupełnie inna radość, jest zupełnie inne endorfiny się wytwarzają, całkowicie inne odczuwanie tego, jest naprawdę ogromna ilość plusów. Ja mówię za siebie, że ja preferuję akurat saunowanie, chociażby z tego względu, że ja to saunowanie mogę sobie zafundować na okrągło cały rok. I ktoś powie, saunowanie przecież nie w lecie. No jakże nie, moi drodzy. A co to ma do czynienia? My idąc na plażę nie saunujemy. Wydaje nam się dobrze, nagrzewamy się, jest trochę cieplej, słoneczko. Podobny proces, tak, zgodzę się, potrzebna jest tam witamina D, jaka płynie ze słońca, wszystko jest w porządku, ale jednak ta temperatura, jaka jest na saunie, to ta różnica, jaką możemy sobie zadać, no to nie zadamy sobie leżąc na plaży, rozumiecie? Dlatego proces saunowania z powodzeniem możemy uprawiać cały rok. Cały rok, bez znaczenia. Wiadomo, że tego się raczej nie robi, bo można zrobić sobie jakąś tam przerwę letnią, bo wtedy sobie odpuścić, ale nie ma nic przeciwko, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie robić tego przez pełen rok. Tak samo, jeżeli chodzi o saunowanie, to wcześniej nam się zaczyna dużo sezon już jakiegoś chłodu, no chociażby licząc wrzesień, tak? No to w Polsce już potrafi być takie chłodne dni. No jeżeli chodzi o morsowanie, no to nie za bardzo. Wrzesień jest jeszcze fajny dla morsów, bo dla morsów wiadomo, ta cała przyjemność to jest w tej atmosferze zimy, najlepiej to by było, jakby był śnieg i lód na powierzchni akwenu, tak? Czyli to są takie różnice, które ja bardziej preferuję
saunowanie. No jeżeli chodzi o samo, wiecie, wybór sauny, no to musicie po swojemu. Ja preferuję sauny, gdzie jest basen, gdzie można się zanurzyć, ale jest mnóstwo saun na bardzo wysokiej jakości, gdzie tego basenu nie ma z racji jakichś tam technicznych uwarunkowań. Też nie ma co się obrażać, możemy się oblać tym wiaderkiem wody, bo przeważnie ono jest jakieś kostki lodu, czy wręcz zimny prysznic też robi robotę. Nie ma co się nagrzewać ciepłą wodą, tylko właśnie ten zimny prysznic robi swoją pracę. Opowiedziałem Wam z grubsza mniej więcej, jakie są te różnice, jak się przygotować. Teraz parę słów, chociaż ja już czas mocno przebombałem, bo mamy 34 minutę, jeszcze nigdy takiego długiego filmu nie nagrałem. Jeszcze parę słów a propos bani. Bania to jest jeszcze inny proces. To jest proces zanurzenia się w roztworze wody zdrowotnej, nazwijmy to. One te roztwory tej wody są różnej zawartości, dlatego teraz nie powiem, że tam jest więcej jakiegoś składu chemicznego, takiego, siakiego, nieważne. Tu chodzi o to, że ten roztwór jest gorąca, jest ta woda. Gorąca jest ta woda, ona ma określoną temperaturę, ja nie wiem ile, tak Wam powiem szczerze, zupełnie poważnie, że nie wiem, czy to jest 50 stopni, tylko bardziej, czy bardziej 45, 40, nie wiem. Na tyle gorąca, że na styk się tam zanurzymy, będzie nam gorąco, ale nie będzie nas na tyle parzyć, że wyskoczymy z tej wody. Ale jest odczucie podobne jak w saunie, tak, że wchodzimy. Tąże temperaturą wody otulamy swoje ciało, oddychamy tym parującym roztworem, nazwijmy to. Podobny jest proces, jeżeli chodzi o wejście do bani jak do sauny. Też jest takie wejście, wyjście, schłodzenie się. To jest podobne, tak? Tylko tak jak powiedziałem, tutaj mamy do czynienia z basenem, czy z jakąś tam balią, czy z czymś tam, z wodą, która ma właściwości zdrowotne. Wchodzimy do tejże wody, która jest no po prostu nagrzana, tak? Nagrzana. Ona powinna mieć bynajmniej właściwości jakieś tam dla naszego ciała korzystne. To tak w skrócie. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Niewiele osób i tak to obejrzy, bo jest bardzo, bardzo długi materiał, a nie wiem, czy mi nie pocięło. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Do następnego materiału. Pa, pa.